Witam, w tej krajnajcze. I dzisiaj mam dla was małą przerwę od fantyków wojennych. A jest to opowiadanie z serii 4 godzinki, autor Lazarus Hathor. Tytuł fantika to Twilight testuje ogórek. Ogórek jako taki nie był sam sobie jakimś ciekawym nazywem. Chodzi w teren północnej Gryfonii, należał do rodziny gniowatych, gasił pragnienie i całkiem nieźle smakował, choć sama Twilight za nim nie przypadała. Był doskonałym dodatkiem do sałatek i kanapek, choć sprawdzał się również jako samodzielne danie. Ba, wśród Equestrian stanowił wręcz zdrowszą alternatywę dla lodu. Słodzone ogórki na patyku doskonale się sprzedawały każdego lata, przynosząc radość zarówno młodym, jak i starym. Jako przekąska było wiele zdrowsze od innych i nie zawierał tłuszczu. Cud, nie warzywo. Tym razem jednak młoda księżniczka Thornville nie planowała używać go w charakterze jedzenia. Od pewnego czasu nie dawały jej spokoju pewne rzeczy, które kompletnie przypadkowo podsłuchała od Rarity, gdy przesiedziała ponad godzinę, przyciskając ucho do jednej ze ścian Cornwella. Po uprzednim wzmocnieniu słuchu magią, to, co usłyszała, zarówno nią wstrząsnęło, jak i zaintrygowało, a krótkie przejrzenie internetu tylko oba uczucia mocniej rozżarzyło. W końcu, po długim zastanowieniu, stwierdziła, że musi koniecznie sama tego spróbować. Bądź co bądź kochała naukę i wiedzę, więc musiała być otwarta na nowe doświadczenia. Z drugiej strony, może niekoniecznie musiała zakładać czarny płaszcz z kapturem idąc, by go kupić, szczególnie biorąc pod uwagę, że było lato. Proszę, księżniczko, mów głośniej, kompletnie się nie słychać w głosie sprzedawcy. Pod cienką dawką przyjemności czuć było sporą dawkę irytacji. Co gorsza, płaszcz tak okazał się kompletnie nie działać. Wyglądało na to, że tubylcy na tyle dobrze znali jej posturę, cechy charakterystyczne, jak na przykład kościanie naraz skrzydeł i rogu, czy głos, że nawet to wysublimowane przebranie, godne superbohaterstw komiksów, nie było w stanie ich zwieść. Twilight w duchu obiecała sobie, że następnym razem spróbuje jeszcze założyć okulary i zdjęła kaptur z głowy. Jeden ogórek proszę, jakiś taki w miarę duży, powtórzyła z lękniącym głosem, strzelając wzrokiem na boki. Czy inne kurce to słyszały? Zauważyły jej dziwne zachowanie? Oby niczego dziwnego nie podejrzewały. Lepiej od razu zadbać o to, by nie miały do tego powodu. Absolutnie nie planuję z nim robić niczego dziwnego. Potrzebuję go do sałatki, tak. Mimo tego, że już zdjęła kaptur, wciąż się obficie pociła z nerwów. Sprzedawca obrzucił ją długim spojrzeniem, ale gdy już chciała na szybko wyrzucić z siebie przepis na jakieś ogórkowe danie, ten podał jej rzeczone warzywo. Jeden bit. A może mógłby być większy? O, ten byłby chyba dobry. Twilight nie mogła się powstrzymać. Nawet w takim stresie zdążyła już dokonać drobiazgowego pomiaru wszystkich ogórków przy użyciu dyskretnej magii skanującej. Dostrzegła spojrzenie, jakim obrzucił setkarz i skuliła się lekko. No co, to naprawdę wielka sałatka. No dobrze, mimo pewnych drobnych trudności, takich jak ta niechęć sprzedawcy do tego, wyjęła przyrządy pomiarowe i upewniła się, czy kupiony ogórek jest naprawdę największy. Kolejka za nim też wydawała się być z jakiegoś powodu poirytowana, nie wiedząc czemu. Twilight w końcu zdobyła to, czego pragnęła całą sobą. Wzorzec se pomyrec ogórków. Ogórka idealnego. Ideowo ogórka. Ogórka przez duże O. Pochłaniała go głodnym spojrzeniem, wyobrażając sobie, już co dokładnie z nim zrobi, jakich nowych rzeczy doświadczy. Prawie się śliniła na myśl o naukowych danych, jakie będzie mogła potem analizować. Ej, jak już kupiłaś, to się posuń. Och, no tak, może lepiej byłoby najpierw przejść w jakieś bardziej ustronne miejsce, na przykład do butiku Rarity. W końcu w razie, gdyby coś jej nie wyszło, to dobrze byłoby mieć pod kopytem eksperta, który byłby w stanie naprostować jej błędy, prawda?
bez większego namysłu, zwłaszcza, że kolejka zaczynała się szkolać do linczu. Księżniczko bójstwa i pokazy sztucznych ogni w jednym potruchtała w stronę sepiku swojej drogi przyjaciółki. Rarity! Twilight ostrożnie otworzyła drzwi i wsunęła w nie najpierw swoją głowę, a potem resztę swojego ciała. Rozejrzała się. Wyglądało na to, że projektantki mody na razie nie było. Najwidoczniej wyszła w jakimś niezwolonym celu, nie zamykając przy tym drzwi. Praktycznie zapraszając tym samym złodziei. Tak bardzo ufała reszcie mieszkańców Ponyville, czy po prostu planowała wyłudzić odszkodowanie? Twilight nie miała czasu się nad tym zastanawiać. Z ulgą zdjęła swój czarny płaszcz, odsłaniając swoje mokre, ociekające potem ciało i odetchnęła z ulgą od razu lepiej. Skoro nie było Rarity, to na pewno nie było też Sweetbell, przynajmniej na to panna Sparkle liczyła, bo w innym wypadku rosłoby ryzyko gorszenia nieletnich. W sumie nie była pewna, czy to by ją zgorszyło. W końcu mieszkając z siostrą, młoda jednorożka pewnie już niejedno widziała, ale Twilight i tak wolała nie ryzykować. No nic, dla nauki, dla pewności rozejrzenia się jeszcze raz, po co ostrożnie wyjęła ogórę i poszła poszukać opalenicę. Znalazła ją w idealnym momencie i pozycji, kotka akurat siedziała przy misce i jak gdyby nigdy nic jadła jakąś brązową maść, która równie dobrze mogła być magiczną tofu karmą, którą większość wegetariańskich kucyków karmiła w tej pupili, jak i resztkami jakiegoś nieszczęśnika, który ośmieli się skrytykować któryś z dzieł panny Rarity. Twilight wolała nie wchodzić w szczegóły, zwłaszcza, że te dziwne pachniały, więc po prostu ostrożnie położyła ogórek za kotką i przyczaiła się za rogiem. Gdy chwilę później zadowolona i najedzona opal oderwała się od posiłku i odwróciła swój tłust koci zad, by z godnością odejść od miski, niemalże potknęła się położone za nią warzywo. Skoczyła, wrzasnęła, bez jakiegokolwiek śladu gracji, odbiła się od ściany i pognała w ślą dal, dalej miałcząc przeraźliwie. Doskonale, mruknęła pod nosem Twilight, uśmiechając się sadystycznie. Pierwsza próba zakończyła się pełnym sukcesem. Koty najwidoczniej naprawdę z jakiegoś powodu bały się ogórków. Co prawda wrzask opal był naprawdę przerażający. Sulti Bell na pewno by się wystraszyła, biedactwo. A do tego eksperymentowanie na zwierzątkach domowych i to cudy naruszało konwencję marewetką, ale dla dobra nauki można było dokonywać wszelkich poświęceń, a Twilight już planowała kolejne. Chatka Fluttershy z reguły pełna spokoju i harmonii przeistoczyła się w pole dzikiej i brutalnej bitwy, gdy Twilight dostrzegła, że zarówno Fluttershy, jak i Whisper są nieobecni, postanowiła się do niej zakraść, by spróbować kontynuować swój ogórczany eksperyment. Niestety, tym razem poszedł on przerażająco dobrze. Nie wygrasz ze mną, warknęła, posyłając kolejny pocisk skondensowanej magii w stronę Angela. Patrząc na to z perspektywy czasu, mogła stwierdzić, że źle wybrała obiekt doświadczalny. Po pierwsze, króliki bardzo lubią ogórki, po drugie, ulubiony króliczek Fluttershy był sadystyczną maszyną do zadawania bólu i cierpienia. Squeak, 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 pisnął obelżywie w odpowiedzi i zamachnął się swoim orężem. Gdy tylko Angel zrozumiał, że nie zdąży zbić zębów znajdujących się za nim ogórek, postanowił użyć go w charakterze broni, zaliczając od razu kilka bolesnych trafień. Gdyby nie fakt, że Twilight była od niego większa, silniejsza, mądrzejsza i miała do dyspozycji zarówno magię, jak i skrzydła, to pewnie już by skończyła jako jego posiłek. Walka była wyrównana, dzikość starła się z cywilizacją, magia z ogórkiem, a króliczek z kucykiem, w tym starczy najbardziej przegrana była chatka, już teraz ledwo trzymała się w jednym kawałku, a żadna ze stron nie była jeszcze choćby bliska przegranej. Angel, wróciliś? Co to się stało? Nie,
Niestety, nie dano było im dowiedzieć się, które z nich było lepszym wojownikiem. Wojnat rzadko miała okazję słyszeć krzyki z Fluttershy, ale widziała, że sytuacja stała się właśnie bardzo poważna. Szybko wygasiła ruch, którym już prawie rzuciła czar przywołania wulkanu, a Angel schował ogórek za siebie. Oboje, jak na komendę, obrócili się w stronę Fluttershy i wyraźnie zaaferowanego drakony Kusta i uśmiechnęli się przepraszająco. O, Fluttershy, wróciłaś. Razem z Angelem postanowiliśmy posprzątać dom. Księżniczka zablefowała ze swoją najlepszą pokerową miną. Może dobrotliwa pogadzica nawet by uwierzyła, gdyby nie to, że jej domek miał poczucie dramatyzmu i wybrał właśnie ten moment, by się zawalić. Niestety, Fluttershy nie była w stanie przyjąć wyjaśnienia, że jeśli chatka nie istnieje, to technicznie rzecz mówiąc, nie może być brudna. Czasem fakt bycia księżniczką naprawdę pomagał. Na przykład policja i rzeczoznawcy wezwani przez Fluttershy byli przynajmniej oficjalnie pracownikami Twilight, przez co zdołała wywinąć się z tej sytuacji bez większych obrażeń i nawet odzyskała ogórek. Co prawda budżet jej satrapii został poważnie uszczuplony przez odszkodowanie, ale przynajmniej uniknęła bycia oficjalnie oskarżoną o włamanie z rozbojem, próbę morderstwa i włóczęgostwo. Niestety, imię nastąpiła żądza zdobywania wiedzy, nie została zaspokojona przez Angela. Widząc okrutny spektakl, jaki przypadkiem rozpędzała w Ponyville, Twilight uświadomiła sobie, że jeśli ktoś ją z nim powiąże, to nie skończy się na grzywnie. Musiała zapamiętać, krowy Applejack bały się ogórków jeszcze bardziej niż koty. Gdy stampede już przeszło przez miasteczko, szczęśliwie nie doprowadzając tym razem do żadnych ofiar w kucykach czy do większych zniszczeń materialnych, Twilight ostrożnie wślizgnęła się do kącika kotwicku, biorąc pod uwagę ostatnie dwa piaska, tym razem wolała spróbować z czymś spokojniejszym. A co mogło być spokojniejszego od aligatora bez zębów? Przynajmniej tak myślała do momentu, o którym Gami obrócił się, spojrzał najpierw na ogórka, a następnie na nią, popełniła błąd i nawiązała kontakt wzrokowy, dzięki czemu dostrzegła, że w jego oczach czai się otchłań i gdy ona w tę otchłań wpatrzyła, to otchłań odpowiadała tym samym. Twilight teleportowała się aż 3 razy, raz by uciec, drugi raz z powrotem, by wziąć pozycję na ogórek i trzeci, by oddalić się od Gamiego jak najbardziej. Jeszcze! Tylko chwila, lada moment, mruczała z napięciem Twilight, obserwując, jak tank powoli obraca się wokół własnej osi. Kusiło ją, by przesunąć u górę nic dalej, by znów był w stanie go szybciej zobaczyć, ale uznała, że to mogłoby naruszyć wyniki eksperymentu. 2 godziny później, zawiedziona absolutnym brakiem żółwiowej reakcji, wytruchtała z domu Rainbow Dash, tęczowo grzywa pegazika, która wróciła do siebie jakieś 30 minut później i nie była w stanie pojąć, dlaczego jej żółw tkwił w ciężkim szoku aż do następnego dnia. 5 prób, 5 bezcennych eksperymentów. Dzień chylił się już ku zachodowi, ale Twilight była zdeterminowana, by przeprowadzić jeszcze jeden test, biorąc pod uwagę, że dopadła po jednym zwierzątku od każdej swoich przyjaciółek, uznała, że byłoby sprawiedliwe wystawić również kogoś ze swojego zwierzyńca na wpływ potęgi ogórka. Dlatego też od razu po powrocie do swojego zamku wstąpiła do podziemi, w których przetrzymywała zadziwiającą istotę, która pojawiła się kilka dni temu na obrzeżu Westley. Biorąc pod uwagę jej podejrzane zachowanie, księżniczka wolała ją tymczasowo ukraść na swój prywatny użyt, znaczy się odseparować od reszty kutyków, by upewnić się, że nie sprawia zagrożenia. Niestety, tym razem eksperyment zawiódł. Ledwo położyła ogórek za dwunogą, dwuręką istotą, noszącą jakieś cienkie ubranie. Ta obróciła się z podziwu godną szybkością, go zjadła. Następnie uśmiechnęła się Twilight, ale tak, że księżniczka zadrżała. No nic, dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy o tym, jak wystraszyć koty, o tym, że nadużywanie władzy dla własnych celów jest bardzo skuteczne, że krowie stampede nie jest przyjemne, a teraz jeszcze tego, że tajemniczy byt, nazywający siebie wiele razy, nie wiedziała, czy to jego imię, czy nazwa gatunku,
Brunyn lubi ogórki. Na kolejne eksperymenty będzie czas jutro. Ej, Twilight, słyszałam, że robisz sałatkę z ogórkiem. Dasz spróbować? Donośny głos Pinki odbił się echem po korytarzach zamku. Twilight zrygnęła się po raz kolejny, zwłaszcza, że Bruny na tym dźwięku śmiechnął się jeszcze szerzej i szybko potruchtała w stronę drzwi. Wybacz, już zdążyłam zjeść, zablefowała. Ledwo różowa klacz weszła w jej pole widzenia. Mimo to Pinki nie wydawała się być tym zmartwiona. A niech to, no chociaż powiem ci zagadkę. Po czym poznać, czy klacz jest głodna, czy napalona? Po czym? Po tym, który otwór zsuwał górek. Pinki szelmo popuściła zbaraniałe twoje ludoczko, po czym obróciła się i pokrótowała stronę wyjścia.